Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w pierwszej audycji nowej serii na temat Wikipedii, ogólnie powiem. A tytuł tej serii to Jak Wikipedia zmienia świat? Bo zmienia świat. Jest ze mną Natalia Szafran-Kozakowska. Dzień dobry. Jesteś specjalistą do spraw wspierania społeczności. Tak, jestem tak naprawdę osobą, która dba o to, żeby społeczność wikipedystów była szczęśliwa, zmotywowana i żeby miała wszystko, czego potrzebuje, żeby dobrze pracować i rozwijać tę encyklopedię. Pracujesz w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, ale w społeczności wikipedystów i wikipedystek jesteś od roku? 2008, od sierpnia, czyli jakoś teraz na dniach będzie mi mijać moja 12. rocznica w społeczności wikipedystów i wikipedystek. No i pierwsza audycja właśnie z tobą, dlatego że społeczność wikipedystów i wikipedystek no, jest takim rdzeniem, takim sercem Wikipedii, bez społeczności, bez zasad, które rządzą tą społecznością i które sama się społeczność ustala. No nie byłoby Wikipedii. Ona tak. Nie osiągnęłaby takiego sukcesu. Tak, zdecydowanie. Bardzo często z perspektywy odbiorcy Wikipedia koncentruje się na wiedzy. I to jest najważniejsze. Ale tak naprawdę, jeżeli się Wikipedię pozna i zrozumie, to widać, że ona nie jest encyklopedią. Ona jest tak naprawdę społecznym projektem tworzenia encyklopedii. I to, co jest jej zasobami, które można przeczytać, z których można się czegoś dowiedzieć, to jest tylko ta wierzchnia warstwa, a tak naprawdę fascynujące rzeczy dzieją się pod spodem. I prawda jest taka, że o ile te zasoby Wikipedii oparte na wiedzy, je można, nie wiem, skopiować, wykorzystać gdzie indziej, ale bez tej społeczności one są bezużyteczne, bo one nie będą aktualizowane, nie będą zaopiekowane, nie będą rozbudowywane. No ale to powiedz w takim razie, jak powstaje Wikipedia? Nie jak powstała, to znaczy nie chodzi mi o historię Wikipedii, bo o tym będzie oddzielny odcinek, ale jak ona, bo ona cały czas powstaje, przecież nawet teraz jak my siedzimy, to mnóstwo wikipedystów dokonuje edycji. To nie jest tak, że biuro opróżniliśmy i teraz nic się nie dzieje, bo my nagrywamy audycję. Tam cały czas te dźwięki, które możecie usłyszeć w sygnałówce, które świadczą o tym, że co chwilę jest jakaś edycja, co chwilę coś wpada, ciągle słychać, tak? To znaczy wiadomo, że to jest żyjąca encyklopedia. Takiej nie było jeszcze wcześniej, prawda? Tak, ona się nigdy nie zatrzymuje i to jest jej wielka siła, bo właśnie dlatego informacje są aktualne i cały czas rozbudowywane i właśnie dlatego ten nasz wyścig do zdobycia sumy ludzkiej wiedzy i udostępnienia jej światu, on ma, nie powiem, że szansę powodzenia, ponieważ nigdy nie będzie istnieć skończona suma ludzkiej wiedzy, ale mamy przynajmniej szansę za nią nadążać. Wikipedia powstaje siłami tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek z całego świata, którzy zasiadają do komputerów i dają Wikipedii to, co mogą i co potrafią. I to są bardzo różne rzeczy, dlatego że Wikipedia, jak każda encyklopedia, jest bardzo złożonym mechanizmem, który potrzebuje bardzo wielu umiejętności, kompetencji. Więc oczywiście są ludzie, którzy dają Wikipedii swoją wiedzę. Są też ludzie, którzy w Wikipedii dają na przykład swoje umiejętności fotograficzne i dokumentują, nie wiem, zabytki, obiekty, tworzą zdjęcia mikroskopowe i je udostępniają w Wikipedii po to, żeby hasła były dobrze zilustrowane. Są osoby, które w sposób bardzo taki skrupulatny poprawiają przecinki, literówki, dbają o to, żeby wszystko tam było bardzo ładnie napisane. Są osoby, które wspierają Wikipedię w sposób bardzo nietypowy i tutaj ty, Borysie, jesteś moim ulubionym przykładem, dlatego że myślę, że jeżeli ktoś myśli encyklopedia, to podcasty nie są jego pierwszym skojarzeniem, a okazuje się, że Wikipedia też ich potrzebuje i że te zasoby dźwiękowe dodane do haseł też można współtworzyć. Dlatego powstanie Wikipedii to tak naprawdę ta masa społeczności, w której każdy z dobrej woli daje Wikipedii to, co potrafi i to, co chce dać i w ten sposób wytwarza się całość tej encyklopedii. Bo Wikipedia jest multimedialna po prostu i można tam umieszczać również filmy, które ilustrują hasło,
A ja właśnie upodobałem sobie ilustrowanie haseł dźwiękami, czyli osobami, rozmowami i swoimi audycjami, które robię i które umieszczam też w Wikipedii. No dobrze, ale powiedz, kim są ci ludzie? Kim są ci ludzie w Polsce? Kim są ci ludzie na świecie? Jak to wygląda? Bo wiemy, że to jest społeczność dosyć duża, kilkadziesiąt tysięcy wikipedystów jest aktywnych w danym momencie, czyli na przykład w tym miesiącu na pewno co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób edytuje Wikipedię albo coś robi dla Wikipedii. Natomiast kim są ci ludzie? No bo taki ogólny obraz to jest, że to jakaś licealista, czy licealistka, czy gimnazjalista jeszcze do niedawna. Tak, jakiś programista, okularnik w piwnicy, coś tam pisze. To jest tak, trochę o wikipedystach i wikipedystkach wiemy, a trochę nie wiemy, dlatego że to jest oczywiście, tak jak sam powiedziałeś, olbrzymia rzesza ludzi. W Polsce do tworzenia Wikipedii każdego miesiąca zasiada 4,5 tysiąca osób, czyli to jest trochę tak, jakby cały zbąszynek, tak, co do nogi, usiadł z komputerami i zaczął coś tworzyć. Bardzo wiele z tych osób to są osoby, które się nie rejestrują, wykonują edycję anonimowo, więc my tak do końca nie wiemy, kim są. Natomiast oczywiście pewne badania na społeczności wikipedystów, wikipedystek były prowadzone. No i z tych badań wychodzą różne rzeczy, że 60% osób tworzących Wikipedię ma wyższe wykształcenie, czyli to wcale nie są tacy gimnazjaliści. Że średnia wieku wikipedystów to jest 30 lat. Natomiast ja jestem bardzo ostrożna wobec statystyk, bo to są liczby, a ja myślę, że to, co jest naprawdę ciekawe, to są te historie o tych ludziach i to, jak bardzo różnorodna grupa to jest. Na przykład w polskiej Wikipedii, wśród takich edytorów i edytorek, których bardzo cenię, jest na przykład osoba, która zaczęła edytować Wikipedię mając 10 lat i zaczęła pisać wspaniałe hasła ornitologiczne i edytuje do dzisiaj, już jest poważną studentką, dorosłą administratorką Wikipedii. Ale gdzieś tam po drugiej stronie mamy też emerytowaną panią profesor, która zajmowała się zapachami i wiedzą o zapachach, a teraz edytuje hasła trochę z tej dziedziny, a trochę z obyczajowości i innych takich rzeczy. I kiedy my myślimy o wikipedystach i wikipedystkach, to naprawdę bardzo trudno ich jakoś ująć i zamknąć schematy, bo to są bardzo różni ludzie o różnych poglądach, o różnym wykształceniu, o różnych kompetencjach. Na szczęście, bo dzięki tej różnorodności Wikipedia może być pełna. Jest jedna rzecz, którą na pewno o osobach tworzących Wikipedię wiemy. Wiemy na pewno, że wikipedyści to są w większości mężczyźni. To znaczy wiemy na 100%. A ile procent? Różnie z badań wychodzi, bo bardzo trudno jest to zbadać, bo no wiadomo, nie każdy uzupełnia w Wikipedii informacje o tym, nie każdy odpowie na ankietę, no ale na pewno z różnych badań wychodzi, że jeżeli kobiety nie stanowią poniżej 10%, to stanowią poniżej 20%. I tu na pewno więcej niż 20% kobiet w Wikipedii nie ma. My oczywiście nie wiemy, z czego to wynika. Są różne teorie na ten temat i są różne przypuszczenia. Ja myślę, że to jest mniej zależne od samej Wikipedii, a bardziej od takiego społecznego wychowywania kobiet do poczucia, że one nie mają wystarczających kompetencji. I po prostu facetom jest łatwiej ze swoją wiedzą wejść, bo oni czują, że są wystarczająco dobrzy i przygotowani, żeby Wikipedię edytować, a kobiety mogą już nie mieć tego poczucia i się trochę bardziej wahają. Ja mam to przetestowane w życiu, ponieważ mój mąż jest wikipedystą, my zaczynaliśmy tworzyć Wikipedię razem, no i on usiadł przed tym komputerem i śmiało zaczął edytować. A ja się bardzo bałam. Mówiłam, a nie, może ja coś kliknę, może ja coś popsuję, tutaj zaraz będą na mnie krzyczeć, bo ja nie wiem, Wikipedię usunę. I tutaj czuć tę różnicę. Byliśmy studentami tego samego roku, tego samego kierunku, z tymi samymi źródłami na biurkach dookoła siebie, a ja się trochę bardziej bałam niż on. I to jest moje... Ale to bardzo duża rozbieżność jest. Bardzo. Bo to tak wydawałoby się, że nie aż taka będzie. Ja myślałem 60 do 40, nie. Ale tu 80 do 20 mówisz mniej tak, więcej. Tak, w takich najbardziej optymistycznych badaniach. I co ciekawe, mimo że my jako Wikimedia Polska i nasz partner centralny Wikimedia Foundation robimy bardzo dużo, żeby kobiety do Wikipedii przyciągnąć. Organizujemy różne wydarzenia, spotkania, edytony, szkolenia.
to na razie, mimo że sytuacje, jakby mimo że mamy ten brak, tę rozbieżność rozpoznaną od wielu lat, nie udało nam się mocno zmienić. Więc mam nadzieję, że w przyszłości to też się uda i wiem, że w tym cyklu audycji też planujesz ten temat poruszyć. Tak. No, bo to, wiesz, no tak samo w podcastingu na początku to byli sami faceci, tak? No bo kto to tam wiedział, co to jest ten RSS na przykład. Ale w tej chwili już to się bardzo wyrównało. Także on szybciej dojrzał chyba ten projekt, jeśli chodzi o podcasting. Dużo, nie wiem, jest łatwiej chyba wyrównać poziom w podcastach, bo to jest taka krótka technologia. Natomiast Wikipedia obejmuje wiele obszarów bardzo. Tak. I również tworzenia samych haseł, tworzenia treści, tam jest bardzo dużo takich technicznych zagadnień, które no nie są chyba jednak domeną, bo jednak ciągle kobiet na uczelniach technicznych jest mniej, z tego co wiem. Ciągle jednak, a powinno być porówno chyba, prawda? Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że to nie jest kwestia, właśnie ja myślę, że to zupełnie nie jest kwestia różnicy w kompetencjach technicznych, tylko w wiary własne kompetencje techniczne. Mhm. Myślę, że to jest to. I Wikipedia rzeczywiście, jak zaczyna się ją edytować, no to trzeba się paru rzeczy nauczyć. I ona no, stawia pewien opór, bo tu się trzeba nauczyć, jak technicznie edytować, trzeba zapamiętać te zasady. Ale jak się te pierwsze edycje wykona, to potem już leci i ona jest bardzo przyjemna i łatwa. Więc jeżeli nas słuchają jakieś kobiety, to ja zapraszam do edytowania, bo bardzo was potrzebujemy i waszej wiedzy potrzebujemy w tym projekcie. I są organizowane spotkania specjalne chyba, tak? Tak. Również dla edytujących. No to też społeczność w ten sposób funkcjonuje. Powiedz, jakie w tej chwili, no mamy pandemię, tak? Tak? Może to nie jest najlepszy okres, żeby mówić o spotkaniach wikipedystów, bo tych spotkań jest mniej, bardziej spotykamy się, nawet zjazd się odbył przez internet i zdalnie. No ale jak to wygląda normalnie? Jak się można spotkać z wikipedystami? Wydawałoby się, że taka internetowa społeczność, no to ona będzie chciała się kontaktować ze sobą tylko przez ekrany. A nieprawda, wikipedyści uwielbiają się spotykać, uwielbiają dyskutować, uwielbiają się poznawać i uczyć się od siebie na temat projektów. I przed pandemią organizowaliśmy w Polsce, jako Wikimedia Polska, zawsze trzy duże spotkania ogólnopolskie. To był nasz zlot zimowy, taki bardzo praktyczny, gdzie rozwiązywaliśmy sobie praktyczne problemy Wikipedii. Mieliśmy zawsze konferencję Wikimedia Polska latem, czyli takie spotkanie bardziej wokół ogólnych tematów związanych z wolną wiedzą i otwartą kulturą. I mieliśmy zjazd dla społeczności dwóch projektów siostrzanych Wikipedii, czyli Wikisłownika i Wikiźródeł. I oprócz tego mieliśmy różne spotkania społeczności lokalnych, edytony wokół konkretnych tematów, gdzie się zbieraliśmy, szkoliliśmy ludzi z Wikipedii i pisaliśmy hasła na jakiś temat. No i rzeczywiście pandemia nas trochę zastopowała w takim obszarze spotkań na żywo. Natomiast tak naprawdę nie zastopowała tej potrzeby społeczności, żeby się spotykać i żeby się łączyć. W związku z czym od marca odbywają się w każdy poniedziałek, teraz mamy przerwę wakacyjną, ale od września to wróci, w każdy poniedziałek wikipedyści, wikipedystki spotykają się zdalnie na takich godzinnych spotkaniach, żeby się od siebie nawzajem uczyć. Ktoś opowiada o czymś, co Wikipedia umie zrobić, inni mogą sobie posłuchać i się dowiedzieć. Organizujemy szkolenia zdalne też dla osób, które chciałyby się nauczyć edytować i zdalnie przeszkoliliśmy w tym roku około 300 osób od marca, więc to jest naprawdę spora liczba. I mieliśmy też konferencję zdalną Forum Wolnej Wiedzy, na której rozmawialiśmy o Wikipedii w trochę szerszym kontekście tego, co się dzieje w świecie wiedzy. Mm-hmm. Te wszystkie informacje, to znaczy linki do tych spotkań, do tych miejsc, gdzie można się dowiedzieć, jak się spotkać i dowiedzieć, gdzie są takie spotkania i kto się spotyka, będą oczywiście w notatkach do audycji, także sięgnijcie, drodzy słuchacze, do tych notatek, bo tam będzie też sporo informacji. Dobrze, to powiedzieliśmy o tym, jak się spotykają, ale ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że wikipedyści spotykają się też w inny sposób, to znaczy bo to mówimy o takich spotkaniach trochę towarzyskich, trochę takich, żeby się poznać, żeby pogadać, żeby coś wspólnie opracować, żeby, bo też praca taka na żywo przebiega zupełnie inaczej. Natomiast wikipedyści spotykają się podczas tworzenia haseł, prawda? Czyli rozmawiają ze sobą no, na takim poziomie właściwie pracy.
bo ktoś stworzy jakiś zalążek hasła, ktoś coś do tego dorzuci, jeszcze ktoś inny pójdzie do biblioteki, wyciągnie źródła i znowu coś uzupełni. Zaczyna się między tymi ludźmi na przykład dyskusja, bo jeden człowiek edytujący dane hasło uważa, że coś powinno być, a czegoś nie powinno być, a druga osoba myśli wręcz przeciwnie. I tutaj taka współpraca społeczności i no, spotykanie się tej społeczności, prawda, prowadzi do zbudowania, czyli to jest jak gdyby odpowiedź na dwa pytania, tak? Gdzie się spotykają, jak się spotykają i jak powstaje Wikipedia. Powiedz, czy właśnie ten sposób komunikacji w kawiarence na przykład, tak? Bo jest też coś takiego jak kawiarenka. Może takie forum wikipedystów w Wikipedii, tak, takie miejsce, przestrzeń dyskusji. Można powiedzieć, że Wikipedia była pierwszym medium społecznościowym, zanim był Facebook, który chyba w 2006 czy 2007 dopiero powstał, tak, czy w tam czwartym czy piątym. A Wikipedia właśnie już wcześniej udostępniała takie narzędzia, które umożliwiały współpracę w konkretnym celu. Ja bym nawet powiedziała więcej, że ona jest takim prawdziwym medium społecznościowym. Dlatego, że kiedy my myślimy o mediach społecznościowych, na przykład Facebook, Instagram, to ta społeczność, która istnieje, to jest społeczność, która raczej... Czasami to się oczywiście dzieje, tak, ale podstawowym celem istnienia tej społeczności nie jest organizowanie się w celu współtworzenia tego wszystkiego. Natomiast społeczność Wikipedii, ona jest wyjątkowa pod tym względem, dlatego że ona ma olbrzymie poczucie odpowiedzialności za to, co wspólnie wytwarza i co wspólnie robi, i bardzo duże poczucie wspólnoty. I dlatego ja myślę, że to jest taka prawdziwa społeczność, która coś robi, wspólnie działa na rzecz czegoś i każdy czuje się za to współodpowiedzialny. To jest tak, że chyba w 2011 roku szacowano, że wytworzenie Wikipedii zajęło do tego momentu około 100 milionów godzin. Więc to jest praca, której nie da się wykonać w pojedynkę. Osobo godzin, tak? Tak. I to jest praca, której jedna osoba nie jest w stanie oczywiście wykonać, bo nie ma tyle czasu, więc oczywiście, że to się dzieje w takiej zbiorowości, która ze sobą współpracuje. Ale to, co jest w tej współpracy wyjątkowe, to jest też to, że to jest współpraca, która odbywa się w sposób całkowicie ahierarchiczny. To znaczy, to nie ma tak, że ktoś siada przed komputerem i dostaje informację, co ma dla tej Wikipedii zrobić, a czego ma nie robić. Oczywiście są zasady, które regulują różne rzeczy, natomiast zadania wybieramy sobie sami, więc siadamy do tych komputerów i robimy to, co nas w danym momencie pociąga. Ja na przykład bardzo często mam tak, że i słyszałam to od wielu wikipedystów, wikipedystek, że przeczytają czasami gdzieś jakąś poboczną informację i ona jest tak ciekawa, że oni pędzą do Wikipedii zobaczyć, czy ona tam jest, a jeżeli tam nie ma, to nie dość, że ją dopiszą, to jeszcze coś tutaj poszukają i tak im się to rozrasta. Więc to jest tak, że sami sobie wybieramy zadania. Co więcej, a to się zdarza, dlatego że każdy projekt oparty na współpracy jest jednocześnie projektem opartym czasami na niezgodzie. Jeżeli jesteśmy tą olbrzymią rzeszą, która się spotyka przy hasłach i pracuje, i jesteśmy tak bardzo różnorodni, to w oczywisty sposób czasami będziemy się ze sobą nie zgadzać. I teraz to nie jest tak, że ja, wikipedystka, która te 12 lat już edytuje, jest administratorką. Jeżeli ja się nie będę zgadzać, nie wiem, z nowym użytkownikiem, użytkowniczką, którzy wykonali swoje pierwsze 5 edycji, ale uważają, że sposób, w jaki piszę moje hasło, jest błędny i chcieliby mnie o tym poinformować, to nie jest tak, że ja mogę im powiedzieć, słuchajcie, no ja tu jestem administratorką, ja tutaj jestem szefową, w ogóle nie masz racji, przestań. No właśnie nie, to tak nie działa. W Wikipedii hierarchii nie ma, więc kiedy my zasiadamy do tworzenia tej encyklopedii, sami wybieramy sobie zadania i sami musimy wspólnie rozwiązać problemy, które się wtedy pojawią i wszystkie konflikty, jakie mogą się zdarzyć. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że musimy dyskutować. Wikipedia jest wytwarzana w toku mnóstwa dyskusji. Wikipedyści uwielbiają omawiać problemy w hasłach, omawiać wyzwania stojące przed społecznością. To się dzieje na różnych stronach. Tak jak mówiłeś, jest kawiarenka, czyli takie centralne forum wikipedystów, wikipedystek, gdzie omawiamy albo problemy z konkretnymi hasłami, albo jakieś zwyczaje, zasady, renegocjujemy je, dopasowujemy je do tego, jaki czas jest teraz, interpretujemy, wymyślamy nowe jako społeczność, dyskutujemy ze sobą na swoich stronach dyskusji w Wikipedii i dyskutujemy na stronach dyskusji samych
haseł. No właśnie, bo może warto zwrócić uwagę na to, że jak wejdziemy na hasło Wikipedii, które nas interesuje, to obok artykułu mamy taką zakładkę dyskusja, w której właśnie możemy zobaczyć, jakie kontrowersje dzieliły albo łączyły ludzi, którzy edytowali to hasło. I tam właśnie toczy się dyskusja nad tym hasłem. Jeśli coś wymaga poprawy, to często rozpoczyna się tam dyskusję właśnie w tym haśle bezpośrednio, w dyskusji tego hasła. Tak. Drugim takim przyciskiem, który jest mało widoczny i mało używany chyba przez czytelników Wikipedii, to jest historia i autorzy, gdzie można dokładnie krok po kroku prześledzić całą historię od jego początku, tego hasła i zobaczyć każdą z tych wersji. W dodatku to jest coś, co jest bardzo unikatowe, bo przecież w encyklopedii nie mamy takiej. Możemy sobie wziąć jedną encyklopedię tam powiedzmy z 90 roku i wcześniejszą z 70 i wtedy porównywać, ale nie mamy takiej historii, prawda, wpisanej. Tak. A tutaj jest to wszystko bardzo fajnie widoczne. Nawet takie zakusy też tam są widoczne, tak, że ktoś zmienił, a potem to wycofano i tak dalej, to te historie też są widoczne. I to bardzo ciekawie. Ja właściwie myślę, że to jest fajny temat do podcastów niektórych, być może, prześledzić. No, dla dziennikarza śledczego to jest idealne źródło informacji o tym, co się działo, tak, prawda? Ale to wynika z tego, w jaki sposób Wikipedia powstaje. Ja bardzo często słyszę taki argument, że skoro Wikipedię każdy może edytować, no to jacyś anonimowi ludzie piszą i jak oni odpowiadają za treść. Nieprawda. Poziom osobistej odpowiedzialności za treść Wikipedii jest znacznie większy niż w innych źródłach, bo tak jak sam powiedziałeś, historia jest do prześledzenia. Ponieważ my, zaczynając edytować Wikipedię, nie musimy nikomu pokazywać naszego dyplomu, że skończyłem takie studia, takie kursy i tak dalej. Tym, co w projekcie buduje naszą reputację, jest to, co faktycznie w nim zrobimy i w związku z tym musi istnieć możliwość obserwowania, czy na przykład to, że ktoś gdzieś się pomylił, to jest jednorazowa pomyłka, czy po prostu taki trend, że ta osoba tak ma i na przykład, nie wiem, wykonuje błędne tłumaczenia. Albo czy na przykład jest tak, że jeżeli ktoś napisał świetne hasło z biologii, no to warto zobaczyć, czy nie jest przypadkiem, czy to nie jest tak, że jest jakiś trend wspaniałych haseł w biologii, następnym razem, kiedy ja będę mieć jakieś pytanie dotyczące jakiegoś hasła, to mogę tę osobę poprosić o pomoc. Ale jeszcze z tych wszystkich przestrzeni dyskusyjnych Wikipedii nie powiedzieliśmy jeszcze jednej, która jest moją ulubioną, to jest przestrzeń Wikiprojekt. To jest taka przestrzeń, którą wikipedyści tworzą wokół jakiegoś tematu. Jeżeli znajdzie się grupa wikipedystów, wikipedystek, których fascynuje temat na przykład, nie wiem, architektury gotyckiej, no to mogą się zebrać, znaleźć, powiedzieć, dobrze, no to my tutaj się zgromadźmy wkoło tej tematyki, załóżmy sobie w Wikipedii taką stronę, która się nazywać Wikiprojekt Architektura Gotycka i tutaj koordynujmy pracę, rozmawiajmy ze sobą, wskazujmy sobie wartościowe źródła, twórzmy sobie listę zadań do wykonania. I w tych Wikiprojektach jest takie serce i sedno współpracy wikipedystów, wikipedystek. No to jest troszkę coś więcej niż encyklopedia już, prawda? Bo to już jest tak, takie jak gdyby no, książka tworzona na dany temat na podstawie tej encyklopedii. Zresztą właśnie też przy okazji możemy powiedzieć, że można sobie wydrukować hasło w Wikipedii. Można tak, sobie przygotować książkę z kilku haseł w tak, formie PDF-a, w formie chyba nawet MOBI w tej chwili. Chociaż z tego, co wiem, to wiki źródła chyba tak, bardziej wiki tutaj mają, się wyspecjalizowały. Tak, to jest taki projekt siostrzany Wikipedii, bo Wikipedia nie jest jedynaczką, Wikipedia ma rodzeństwo, Wikipedia ma inne projekty, które gdzieś tam się wytworzyły po drodze i między innymi jednym z takich projektów są wiki źródła, czyli taki projekt polegający na gromadzeniu i udostępnianiu między innymi książek, tekstów literackich, które już są na wolnej licencji i można je przekazywać światu. I to jest wspaniały projekt, dlatego że społeczność tworząca ten projekt, czyli wikiskrybowie i wikiskrybki, to są osoby, które ręcznie przepisują te teksty ze skanów, dbając o to, żeby powielić język, oryginału i wszystko inne. Nawet błędy, które nawet tam błędy w druku się ukazały, tak, to też są zachowywane. Tak, ale też nie będziemy się za dużo rozwodzić nad projektami siostrzanymi, bo to jest znowu duży, oddzielny tak, temat i poświęcimy na pewno co najmniej jedną audycję na to, żeby w skrócie opowiedzieć o projektach siostrzanych. Natomiast no, ja chciałbym, żeby jeszcze przypomnieć, czy powiedzieć o tym, co tworzy Wikipedię, czyli zasadach jej.
prawda? Tak. Bo jak gdyby te zasady i ich przestrzeganie spowodowało to, że Wikipedia jest tym, czym jest, czyli jest no, największym zbiorem ludzkiej wiedzy w tej chwili w jednym zgromadzonym w jednym miejscu. I żeby nie stała się śmietnikiem, bo skoro, tak jak mówiłaś, każdy może coś tam od siebie dodać, no to musi tutaj być jakaś kontrola nie tylko społeczności, czyli administratorów na przykład, ale też stworzone mechanizmy, które będą pozwalały na to, żeby, no żeby tej pracy nie było zbyt dużo, bo jeśli byłoby dużo śmieci, to główna praca administratorów polegałaby na tym, żeby wykonywać pracę, która nic nie daje, czyli tak naprawdę oczyszczać tylko te hasła z jakichś błędów. Ale właśnie zasady, które przyświecają Wikipedii, które zostały już dawno określone, te 5 filarów, myślę, że do każdego, kto zaczyna przygodę z Wikipedią, silnie przemawiają i raczej powodują to, że oni właśnie chcą z tych zasad skorzystać, chcą na tych filarach budować. Tak, dla mnie to jest jedna z najbardziej fascynujących rzeczy, jeśli chodzi o Wikipedię. To jest niewiarygodna mądrość tej społeczności, która ją zaczęła tworzyć już prawie 20 lat temu, bo Wikipedia się zbliża do swoich 20 urodzin już za pół roku. Te urodziny będą, więc te 20 lat temu społeczność wikipedystów, wikipedystek wypracowała zasady i filary, które odpowiadają, które po pierwsze pozwalają tej encyklopedii, która jest czymś zupełnie unikatowym w dziejach ludzkości, być wiarygodnym i dobrym źródłem informacji i dobrze powstawać, ale czasami odpowiadały na problemy, które współczesny internet zadaje sobie dopiero, przed którymi współczesny internet staje dopiero teraz, czyli związane z wiarygodnością, z jakością informacji, z hejtem. To wszystko Wikipedia rozwiązała już 20 lat temu, tworząc takie 5 podstawowych zasad, czyli takich filarów, na których Wikipedia się wspiera. I teraz każda społeczność językowa Wikipedii sobie te filary troszeczkę inaczej interpretuje, ale one są uniwersalne. Pierwszy z tych filarów mówi o tym, że Wikipedia jest encyklopedią, co oznacza, że nie jest serwisem reklamowym, nie jest panoramą firm, nie jest miejscem publikacji własnych badań i tak dalej, ale miejscem opublikowania zebranej gdzie indziej wiarygodnej wiedzy. Drugi z tych filarów mówi, że Wikipedia jest neutralnym źródłem wiedzy i reprezentuje neutralny punkt widzenia, co oznacza, że Wikipedia nie ma poglądów i my nie decydujemy, co nasi czytelnicy powinni myśleć, po prostu zapisujemy neutralną, światopoglądowo wiedzę opartą na wiarygodnych źródłach. Trzeci filar mówi o tym, że Wikipedia to jest wolny zbiór wiedzy, co oznacza, że w każdej chwili możecie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, wszystko, co znajdziecie w Wikipedii, sobie wziąć, wykorzystać, przetworzyć, nie wiem, sprzedać, przekazać, czerpać z tego w edukacji, ale też czerpać z tego komercyjnie, pod warunkiem, że również zachowacie cały czas te wolne licencje, na których Wikipedia jest oparta, czyli pozwolicie innym z tym, co wytwarzacie, robić to samo. Czwarty filar Wikipedii to jest mój ulubiony, ja bym mogła o nim mówić dużo i myślę, że warto, dlatego że to jest filar, który w polskiej wersji językowej nazywa się Wikipedia, to przestrzeganie netykiety, ale ja wolę jego anglojęzyczną nazwę, czyli Wikipedia to wzajemny szacunek. I teraz chodzi o to, że dla mnie jest to niewiarygodnie fascynujące, że ponieważ Wikipedia jest społecznym projektem wytwarzania wiedzy, to ważne są nie tylko te filary, które mówią o jakości tej wiedzy i które dbają o jakość wiedzy, ale też ten filar, który mówi o tym, w jaki sposób w Wikipedii musimy się między sobą komunikować, żeby ta wiedza mogła być wytwarzana w sposób dobry. Że musimy się szanować. Właśnie. Tak, absolutnie. Wikipedia jest jedynym znanym mi serwisem internetowym i stroną internetową, gdzie istnieje egzekwowany obowiązek zakładania dobrej woli drugiej strony sporu. Co oznacza, że za każdym razem, kiedy się spotykamy w przestrzeni Wikipedii, to jeżeli nie mamy dowodów na to, że jest inaczej, to zakładamy, że osoba, z którą w tej przestrzeni Wikipedii się spotykamy, czy to we sporze, czy we współpracy, też przyszła tutaj, żeby wzbogacać tę encyklopedię i też działa w dobrej wierze. I to zupełnie zmienia od razu temperaturę dyskusji, jeżeli mamy do czynienia ze sporem. No i piąty filar, to jest filar mówiący o tym, że Wikipedia... Że Wikipedia tak, to najciekawszy jest. Tak, że w Wikipedii nie ma sztywnych zasad. I to jest wspaniałe, dlatego że najpierw mamy 4 filary, które nam mówią o takich różnych sztywnych zasadach, a potem jest piąty, który mówi, no ale w sumie to nie.
No ale dlaczego? Dlatego, że Wikipedia powstaje w takim ruchomym świecie internetu, który się cały czas zmienia i Wikipedia nie jest projektem na 5-6 lat, Wikipedia jest projektem na całą historię ludzkości, w związku z czym ona musi też mieć możliwość zmiany. I musi być też tak, że społeczność wikipedystów, wikipedystek w każdej chwili może się zebrać, renegocjować te zasady, ustalić nowe, albo że jeżeli okaże się, że dana zasada w Wikipedii uniemożliwia wzbogacenie tej Wikipedii, no to musimy być raczej po stronie wzbogacenia Wikipedii niż po stronie zasady. Ale ten filar też mówi o tym, że kiedy siadamy przed komputerem, żeby zrobić coś dla Wikipedii, to nie mamy, tak jak ja, Natalia, w 2008 roku się bać, że coś popsujemy, tylko mamy śmiało edytować. To też jest hasło Wikipedii, prawda? Tak, śmiało edytuj. Śmiało edytuj. Mamy zasiadać, śmiało edytować i dawać Wikipedii to, co mamy najlepszego, dlatego że Wikipedia jest tak zbudowana, ja już to teraz po 12 latach wiem, że bardzo trudno jest ją zepsuć, a wszystkie błędy bardzo łatwo naprawić i jest ta wspaniała, ogromna społeczność, która zawsze przyjdzie, pomoże, doradzi i może coś pomóc zrobić. No ale to, wiesz, to tak się łatwo mówi, prawda? Te zasady obowiązują i to wcale nie znaczy, że wszyscy teraz, to już przestrzegamy tych zasad, tak, netykiety, szanujemy się wzajemnie. No, ludzie to emocje. Tak, i, no jesteśmy tylko ludźmi. Wszyscy. I szczególnie jeśli jesteśmy odosobnieni, to znaczy nie widzimy się, nie współpracujemy przy jednym biurku na przykład, no to się domyślamy różnych rzeczy i wtedy emocje bardzo grają rolę i bardzo są ważne i dosyć trudno jest pozbyć się tych emocji i przyjmować za dobrą monetę coś, co wygląda jak jakieś takie obelgi na przykład, prawda? I, no, i to są też głośne sprawy i to tak bardzo trafia w nasze emocje, jeśli odrzucona jest edycja na przykład, albo wycofana edycja nasza, no to tak się czujemy, że odrzuceni też. Tak, to i te emocje tutaj powodują, że często chyba ci, którzy pierwszy raz edytują, mogą mieć no, taką negatywny odbiór Wikipedii. Pewnie też zależy, co im się zdarzy na początku, bo to oczywiście też nie jest tak, że każdy, kto zasiądzie do Wikipedii, od razu mu coś usuną albo na niego nakrzyczą, bo ja miałam na przykład wspaniałe wejście w Wikipedii, ja napisałam swoje pierwsze hasło i tu przyszedł do mnie jeden użytkownik i już mi dał taką odznakę na stronę dyskusji za znakomity start, ja byłam tym bardzo przejęta i speszona nawet. Tu ktoś zgłosił moje hasło do publikacji na stronie głównej Wikipedii. Tu przyszła jakaś osoba i powiedziała, słuchaj, chodź, tutaj mamy taki wikiprojekt literatura, to może ty nam pomożesz. A ktoś inny powiedział, a to widzę polonistyka, no bo sobie na stronie użytkowniczki Wikipedii napisałam, że studiuję polonistykę. O, no to widzę polonistyka, to może nam pomożesz sprawdzać poprawność haseł, które mamy trafić na stronę główną. Więc można być też tak, nie wiem, ja stałam aż wręcz zbombardowana życzliwością i ja już w tej Wikipedii nie mogłam sobie pójść, bo od razu miałam poczucie, że jestem tak bardzo potrzebna. Natomiast oczywiście to jest tak, że że ludzie, którzy siadają do tworzenia Wikipedii, to nie są roboty, to nie są anioły, to są tylko ludzie i jak ludzie mają lepsze, gorsze dni, potrafią czasami coś powiedzieć tak, jakby chcieli, a czasami to wychodzi koślawo. Po drugiej stronie są też ludzie, którzy czytają i czasami, tak jak mówiłeś, odczytają niezgodnie z intencjami i tak dalej. Więc oczywiście ten czwarty filar, on jest mówiący o tym, że jak mamy się komunikować, to on jest takim celem, do którego cały czas naszej komunikacji musimy dążyć. I oczywiście nie zawsze nam się to uda, natomiast tam jest ten ideał. Ale to jest też tak, że jeżeli nam te emocje w Wikipedii zagrają i jeżeli coś nie wyjdzie, no to Wikipedia ma mnóstwo mechanizmów pozwalających nam dbać o to, żebyśmy bardzo szybko już znowu życzliwie i dobrze zajęli się wytwarzaniem tej treści. Mamy, o czym myślę, że czytelnicy Wikipedii, czytelniczki nawet się nie domyślają, że jest cała instytucja mediatorów i mediatorek Wikipedii, którzy pomagają, jeżeli dwójka czy grupa użytkowników, użytkowniczek jest w jakimś sporze, że mamy swój sąd koleżeński wewnątrz Wikipedii, takie różne rzeczy. No więc na te tematy wszystkie będziemy jeszcze, stworzymy kilka ładnych audycji co najmniej. Tak. Między innymi o filarach będziemy bardzo szczegółowo mówić, bo temat jest duży. To nie jest tak, że możemy tutaj, no tylko wspomnieliśmy o tym, że jest coś takiego. Tak. O społeczności też na pewno dużo jeszcze jest do powiedzenia. I tym, jak się komunikuje, jak rozmawia, jak rozwiązuje konflikty chociażby. Na pewno też o tym, co to jest encyklopedyczny
bo to nie ma definicji w Wikipedii, nie ma zasady, która określa, że dzięki której możemy powiedzieć, że to jest encyklopedyczne czasem hasło, jest, a to nie. Czasem nie ma. Mhm. I to jest tak, że to, co się w Wikipedii może znaleźć, a co się w Wikipedii nie może znaleźć, to jest olbrzymi temat, tak. No i do tej audycji będę zapraszał osoby, które tworzą Wikipedię i tworzą te zasady, tworzą, przestrzegają, pomagają i budują w ten sposób no, to, do czego Wikipedia została powołana, czyli właśnie zbiór wiedzy całej ludzkości, tak? Cały zbiór wiedzy. To jest ideał nasz, do tego dążymy. I na razie z takimi myślami zostawiamy Was po tej pierwszej audycji. Moim gościem była Natalia Szafran-Kozakowska. Dziękuję bardzo. I zapraszamy do subskrybowania podcastu, słuchania kolejnych audycji i przekazywania, dzielenia się z innymi, bo edytowanie Wikipedii to naprawdę duża radość i przyjemność. Tak, to jest najfajniejsza rzecz na świecie, koniecznie spróbujcie. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.